Cześć, witajcie na kanale Agnieszka MP Vlog. Jestem w Szczecinie, nad morzem. Wiecie, jak dużo osób, kiedy powiedziałam, że będę w Szczecinie, napisało mi miłego pobytu nad morzem, zobaczysz morze, ale będzie fajnie. Naprawdę bardzo dużo. A tymczasem ze Szczecina nad morze jest jeszcze 100 km, także całkiem sporo. Ale wpadliśmy sobie dzisiaj do Międzyzdrojów. Odwiedzamy dzisiaj Międzyzdroje. No i korzystamy ze słońca i 19 stopni wiatru. Jest bardzo fajnie. Ja wiem, że ten vlog, w sensie ten dodany dzisiaj, miał być ze Szczecina, ale będzie następny, bo jutro zaczynają się torcipy i na torcipach będę do was kręcić. Także w środę o 16 zapraszam was na vloga ze Szczecina. Bywamy w Międzyzdrojach co jakiś czas, jak tylko nam się udaje. Jak jesteśmy w Szczecinie, to staramy się wpaść chociaż na jeden dzień. Ciuch, ciuch, ciuch. No, to straszyło to. Zaraz mi przyjedzie. Zawsze coś takiego próbuję mnie rozjechać. W każdym razie, to ten hotel, w którym byliśmy ostatnio, nie? No właśnie, 2 lata temu byliśmy w Międzyzdrojach na Sylwestra. I byliśmy właśnie w tym hotelu. Amber Baltic, on się nazywa. I ogólnie wszystko byłoby pięknie, gdyby nie to, że się oboje bardzo pochorowaliśmy i z wysoką gorączką leżeliśmy. Ale i tak było całkiem fajnie, widok był ładny, z balkonu było widać fajerwerki. W nocy poszliśmy sobie na chwilę na plażę, pamiętasz? Fajnie było. No, także polecamy. Aczkolwiek pamiętam, że w hotelu byli sami Niemcy prócz nas. Naprawdę, po prostu chyba 90% obłożenia to byli Niemcy, którzy uparcie cały czas mówili nam Guten Morgen, Guten Tag, a ja uparcie odpowiadałam im dzień dobry. To jest jakaś masakra. Jest ogólnie zimno, więc nie wchodzę do wody, ale chciałam się tak, wiecie, poczillować, poczytać książkę, a potem sobie lekko przysnąć na słoneczku i powiem wam, że po prostu co sekundę, co minutę, no przepraszam, ale co minutę ktoś przychodzi i krzyczy, że ma naleśniki, że ma kukurydzę, że ma coś, idzie jeszcze takim krzykiem prosto nad głową, że to jest jakaś masakra. Pamiętam, że jak jeździliśmy, może wcześniej, to tego nie było, albo było tego mniej, bo jeden facet na 15 minut przychodził z czymś. No a teraz to jest naprawdę co minutę jedna osoba z naleśnikami, popcornem, nachosami, po prostu wszystkim, naprawdę mrożoną kawą, no po prostu wszystkim. A kiedyś tylko pan krzyczał, że sprzedaje kukurydzę po kolana. Z rana, coś tam, nie pamiętam, coś takiego. Właśnie zauważyłam, że i tutaj, i w Bydgoszczy, i w ogóle w wielu miejscach Polski pojawiło się coś, co nazywa bubble waffle, bomblo waffle, cokolwiek to jest. Nie wiem, próbowaliście? Bo ja się boję. O, tutaj jest, jak to wygląda. Tutaj. Bomblo waffle. Wybieramy się do strzechy, bo przeczytaliśmy sobie tutaj przepyszne ryby. Zobaczymy. Filet z dorsza i surówka z kapustki. Wygląda super. Przepyszne rybki pan robi. Ale naprawdę przepyszne. Także będziemy polecać, że jest dobrze. Dziękujemy bardzo. A teraz idziemy na Kapczą Górę, która ma oszałamiającą wysokość 61 metrów nad poziomem morza. Także idealnie na wejście po posiłku. Jesteśmy na szczycie i teraz mogę pokazać wam przepiękne widoki. Nie, 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 bateria. Dobra, wszystko pod kontrolą, zastępcza bateria zawsze w pogotowiu. Takie widoki z Kapczej Góry. Po lewej stronie ledwo widoczne Świnoujście i przepiękny Bałtyk. O, tutaj nawet jest tablica, co widzimy. Widzimy po lewej Lunowo,
Karsibór, Przytul, Świnoujście, tak jak wam mówiłam, dalej jest granica polsko-niemiecka. Albeck, Heringsdorf i Banzin. Tam już są Niemcy. Tam. Park Narodowy to żywe muzeum. Turysto, szanuj go. To jest bardzo dobry napis. A tutaj już mamy przykład braku poszanowania, czyli wyrycie S plus F coś tam na drzewie. No nie, nie róbmy takich rzeczy. Szanujmy lasy, bo są fajne. Myślę, że ogólnie mogę wam polecić miejscówkę tutaj pod Kawczą Górą, bo tutaj wszędzie są... Żubr czeka na polanie. Bo tutaj wszędzie są smażone rybki, wędzone rybki. Jest naprawdę smacznie. Wydaje mi się, że łatwo znaleźć smaczne jedzenie. Przede wszystkim jest troszkę dalej od centrum, dzięki czemu jest mniej ludzi i jest troszeczkę spokojniej. I zabawiając rybę nad polskim morzem, pamiętajcie powiedzieć, że chcecie... jakiej wielkości chcecie rybę, bo jeżeli tego nie powiecie, to wam walną pół kilograma na talerz, a jeżeli to powiecie, to jest szansa, że wam dadzą jakieś 200-250 gramów, także warto o tym pamiętać. W Międzyzdroju znajduje się również gabinet figur woskowych i byliśmy tam w zeszłym roku albo dwa lata temu, nawet już teraz nie pamiętam i mogę powiedzieć szczerze, że jak macie dużo czasu, to tak, jak macie mało czasu, to nie, bo te figury woskowe nie są szałowe, aczkolwiek całość może być ciekawa, bo tam jest dużo takich pokoi, których nie ma w innych muzeach figur woskowych, czyli nie są tutaj same gwiazdy, ale też jakieś takie inne rzeczy. Także jeżeli macie czas, to tak. A tutaj odbywa się tragedia mew. One bardzo chcą lecieć do przodu, ale wiatr je za bardzo znosi i wszystkie cofa. O nie. No to nasz jednodniowy wypad nad morze się kończy i wracamy do Szczecina. Jutro zaczyna się finał regat, także wybieramy się oczywiście, będziemy kręcić dla was statki, żaglowce i wszystko, co będzie tam ciekawe, a także jest planowany jakieś food trucki. Także do zobaczenia już w środę w następnym filmie i tym razem już naprawdę ze Szczecina. Cześć!